Witam Was! Witam! Tak jest, druga część, co tutaj się podziało ciekawego w naszym ogrodzie. Z kwiatami jeszcze tutaj na dodatek. Dzisiaj troszeczkę inny dzień. Też niestety, no pogoda taka niemrawa. Słońce raz jest, raz nie jest, ale jest dość chłodno. I co tutaj zrobiliśmy? Patrzcie tutaj, tutaj mamy taką ścieżkę, którą wchodzimy sobie. I co tutaj mamy? Tutaj mamy całą masę kwiatów. To są narcysy botaniczne. Nie wiem, ile lat temu kupowałmy 10 sztuk za jeden raz. Ten 10 sztuk są teraz... Rozmnożyły się niesamowicie. Ty to liczyłaś? Ile ich było? To waren 10, had ik opzij gezet. 166. Tak, 166 się z nich zrobiło, z tych 10, które kupiliśmy. Parę lat temu gdzieś 10 takich botanicznych, bo udało się je raz złapać, bo bardzo ciężko znaleźć takie naprawdę jeszcze takie starodawne i tak dalej. I udało się gdzieś 10 złapać. Ja nawet nie pamiętam, gdzie to było do końca, ale gdzieś to było. Nie wiem, czy to nie było w ogrodzie botanicznym jakimś, gdzie się udało, gdzie mieli nadwyżkę i chyba sprzedawali. Tak. I one stały sobie wszystkie w jednej kępce i teraz właśnie je rozłożyliśmy i było ich 166 plus te 10 oryginalnych, bo te 10 najpierw sobie odłożyło, to czyli... To znaczy wszystko razem 176. Tak, 176 sztuk po tych cebulki. Paru latach cebulek, także narcysy naprawdę niesamowicie nam się tutaj rozmnożyły. Tutaj mamy troszeczkę takie inne narcysy, te białe, ale one już praktycznie, że przekwitły. Tak. Tutaj jeszcze chyba na samym dole jeszcze takich parę jest, które jeszcze tam kwitną, bo ta góra to już praktycznie cała przekwitła. Także tu już za dużo z tego nie zostało. Tutaj co mamy jeszcze? Tutaj mamy też fajne narcyski, które sobie tutaj jeszcze rosną. Także tutaj też je widać. Te jeszcze ładnie kwitną akurat. No i oczywiście zakwitły też i tulipany. Plus dodatkowe... Mniszki, tak, tak jest. To są naturalne kwiaty. Takie typowe, które same tutaj rosną. I tych jest tutaj też pełno. I ten ziemia, bo ziemia tu było też bardzo, bardzo krzywe. I ja robiłam to uzupełnie, nie kupowałam ziemię, to zbieram od innych miejsc, gdzie najpierw bakterie, mikroby i inne małe zwierzęta. Tak, gdzie najpierw kompostowaliśmy przez lata różne odpady z całego ogrodu i te przekompostowane właśnie teraz mamy idealną ziemię tutaj właśnie na to, którą wykorzystaliśmy tutaj. Znowu jest pokryte ziemia. Tu góra wygląda bardzo suche, ale na dole to ma... Jest wilgoć po prostu dzięki temu, ponieważ ziemia jest okryta, co zawsze Wam mówimy, że ziemię trzeba okrywać. To jest bardzo ważne. I tu na przodzie jest taki cały mur z kamieni zrobiony, jak go tutaj widzicie. Kamienie były na innym miejscu za ogród, ale... Tak, trzeba by było je po prostu tutaj przetransportować. Tak, troszeczkę inaczej na nasz ogród, bo ja chciałam mieć mniej trawa i więcej kwiatów. Tak jest. Dobra, idziemy na drugie stronę. Przejdę jeszcze Wam tutaj w tą stronę na szybciutko, ponieważ tutaj też jeszcze parę tulipanów rośnie. To jest jakaś tulipany. Taka inna odmiana. Czekaj, bo robimy cień. O. Tutaj mamy, o tu jest ta taka dziwna mucha, co w powietrzu zawisa czasem i tak sobie wisi. To są takie dwukolorowe tulipany jak gdyby, które tutaj sobie rosną. Kiedy ja nie mylę, to jest nazwa Mickey Mouse. Tak. I te posadziliśmy tutaj w sumie w tamtym roku. I nie wyciągaliśmy ich po prostu na zimę. Zostały tutaj po prostu w ziemi. No i jak widać, znowu w tym roku się pokazały. Ale co to jest ten trik na tulipany? Bo ludzie mówią, każdy rok oni muszą będą wyciągnięte. Ja mówię, nie każdy rok. Oni mogą zostać w ziemi. Oni idą z powrotem, ale oni są mniejsi.
Tak, to jest prawda. Ale kiedy chcemy mieć taki mały kwiaty tulipany, nie muszą być wszystko tak, taki wielki, taki duży. To zostajemy, to zostawmy te w ziemię i od momentu wyjdzie na przykład następny rok, albo na 5, albo 10 lat, kiedy oni nie dają kwiatu, od ten moment ja robię tu patyk na każdy tulipan i ja wiem od momentu, kiedy ten zielony jest na żółty albo brązowy, ja zbieraj ten tulipany do góry i jak mam się schon dan? Wyczyści po prostu je, no. I później oni idą znowu z powrotem do ziemi. I wtedy idą z powrotem w inne miejsce na przykład. Tak. Dobrze, przejdźmy jeszcze dalej. I jesteśmy w innej części ogrodu teraz. Tą część pewnie znacie. Tutaj mianowicie są nasze panele słoneczne, które też tutaj były. Już jak widzieliście, jak dobrze obserwowaliście w poprzednich filmach, to wiecie, że tutaj praktycznie no, nie było nic. Tu była tylko praktycznie że glina. Wcześniej tutaj oczywiście rosły zioła. Jakieś porzeczki tutaj stały, no ale jak panele przyszły, to trzeba było to wszystko przesadzić. I została tutaj praktycznie goła glina, gdzie nic tutaj nie było. Sama glina. Nic nie rosło i tutaj żona miała jak zwykle bardzo fajny plan. No i porobiła tutaj coś ciekawego, mianowicie zrobiła taki fajny ogródek szkalny, tylko ja znowu widzę, że robię cień, muszę się odsunąć, żeby to było fajnie widoczne. Także zrobiła taki jak gdyby skalniak w połączeniu właśnie z kwiatami. Jak widzimy, fajnie to tutaj wyszło, fajnie się to prezentuje. I znowu ziemia jest ukryta. I co ja teraz widzę tu, bo ludzie normalnie mówią, kiedy narcisy na przykład są gotowe, narosły i są, wygląda tak to, jak ten, musisz obsunąć. Ale ja już widziałam tu taki mały czarny fruwający. Tak, takie różne insekciki tutaj tak. Fruwają. Inna perspektywa, bo widzę, że tam zaczęły filmować pod słońce i to może nic z tego nie być. To znaczy, bo tylko ten jeden mały, fruwający, czarny zwierząt siedział tu, albo na ten inny kwiat i dla mnie to znaczy, okej, dobra, ja nie obsunę z ten kwiat, bo inne zwierzęta to też potrzebuje. Po co, ja jeszcze nie wiem. Ja wiem, są ludzie, którzy chcą obsunąć albo później, kiedy ten liść są niecałe żółty albo brązowy, oni robią... Łamią te liście. Tak. My po prostu zostawiamy wszystko. No i jak wam przed chwilką pokazaliśmy, co ciekawe, z tych 10 narcysów zrobiło się 176. No, także mamy 166 narcysów na plusie. Tym właśnie oto sposobem. Po prostu tak. Nieruszane, zostawiane. Zimuje to tutaj normalnie w ziemi. Nic nie wykopujemy, nic nie przenosimy na zimę. Wszystko zostaje tak, jak ma być i to po prostu działa. Tutaj mamy jeszcze też inne rzeczy, które jeszcze muszą zakwitnąć. Ja znowu się muszę schylić, bo widzę, że znowu cień robię, bo mam centralnie słońce za plecami. Mhm. Także to jeszcze musi kwitnąć. To było na innym miejscu, gdzie było za duży ścian. I dlatego... Za dużo cienia było, no, złe miejsce się ja zmieniło. Szukałam bardzo szybko na jedno moje krząski holenderski. Co jest najlepsze miejsce na to? I tu widzimy kletykraut, kleefkraut. Tak, przytulia czepna już sam sobie to rośnie. Też mogło tu było dużo bluszczek, tu... kurdybanek, tak. Zapominajki tu są. To jest po prostu taki no, dziki ogród, ale troszeczkę z innymi roślinami. Tak. Tam z tyłu, gdzie prawa ręka jest, tam jeszcze też jest taki mały zrobiony skalniaczek. I już jest kwitnące. Kletykajt. Tak, przytulia już zaczęła kwitnąć, także już mamy przytulia kwitnie. Tu mamy winkaminor. Barwinek, no. Tak, najpierw winkaminor. To miał mały problem tu, na tym miejscu.
bo było na innym miejscu. I tu ja też robiłam porównanie. I tu mamy pogrzywę, mogło rosło tu. Tak, tu rośnie wszystko po prostu, tak jak natura przewidziała, pomimo że ta ziemia no przeszedła tutaj troszeczkę, jak te panele stawialiśmy, bo wszystko było zdeptane i tak dalej. Tak. Ale jak widzicie, ile minęło? Październik, jakoś tak zakładaliśmy chyba panele. Coś koło tego, nie pamiętam dokładnie, no to mamy ile? Parę miesięcy później. Tak. I wszystko praktycznie już jest przywrócone znowu z powrotem do równowagi, ale w innym odsłonieniu. Tym razem, ponieważ zrobił się z tego bardziej taki skalniak, więcej kamieni tutaj w tym jest wszystkim. No i po prostu działa to. Tu jeszcze też jest posadzone byle co. Poprzesadzane właściwie, tak, o, z innych miejsc, gdzie tak. Po prostu coś jeszcze rosło. No i tak to mniej więcej tutaj sobie wszystko rośnie, także wyszedł taki fajny ogródeczek z tego. Tu są parę krokusów, które było na innym miejscu. I ja czekałam, aż do kwiatu było całe niekolorowane, było gotowe na piękność. Jak przestały kwitnąć i je tutaj tak. Przesadziła. I tu widzimy, już jest start. Też przyjdzie inne zwierzęta, które to jedzą. Ups! No te kamienie pękają. Czasem one są bardzo delikatne. Tak. I matka natura dba o resztę. Dokładnie. Także jak widzicie, taki kolejny fajny ogródeczek nam tutaj z tego wyszedł. Tak. No i tak sobie to wszystko rośnie, kwitnie i jest okej. Okay. To znaczy, ja robię troszeczkę, co ja chcę mieć, ale ja też daję matka natura tu na ten kwiat. Tak, możliwość, żeby to po prostu rosło. Nie musi być wszystko idealne, tylko i wyłącznie ozdobny kwiat, ale po prostu mogą też i zioła rosnąć. A jak będzie coś za dużo, na przykład bluszczyka czy czegoś, to go po prostu zjem. Tak. I na tym się to skończy. Także będę po prostu wyjadać na bieżąco, co tutaj po prostu będzie za dużo i tyle. No. I tak to wszystko tutaj sobie rośnie, jak to natura przewidziała, w symbiozie, razem. Nie, że my tutaj codziennie przychodzimy i będziemy teraz codziennie wyrywać wszystko, bo to nam się nie podoba, chcemy mieć tylko kwiaty. Nie, po prostu to zostawiamy, ponieważ to dodaje uroku. Bo na przykład to nie kwitnie teraz, ale kwitnie już znowu pluszczy kurdybanek obok. Tak więc po co to po prostu wyrywać, jak mamy tutaj przez to inne kwiaty. Truska. Tak, to są poziomki, które tutaj były. Masa tu była tych poziomek, ale no nie wszystko to przetrwały. Tak, tutaj następna. Nie, to też chyba poziomka będzie. A tu jeszcze, o widzicie, ile tu jest tych poziomek, bo ta część jeszcze nie jest zagospodarowana po tym, także tu jeszcze jest pełno tych poziomek, tych dzikich, które tu były, no a tu zobaczymy, co tu wróci z tego. Tu widzę, też jeszcze wracają. O, tu jest jedna. No bo część na pewno tego nie przetrwała, tej całej przeprowadzki, co tu się działo, ale to już będziemy widzieć później. A, i tu jest stara wież. Tak, taka wierzba tu była, tak? No, został taki kołek ja po niej. Tu na z tyłu stronę. Odbija na nowo, no. Tak. Tak, no bo ale ja ją przyciąłem, bo ona była za wysoka pod te panele. Tak. I by cień robiła, ale widzę, że ona i tak nie zgodziła się z moją decyzją i odbija na nowo, także trzeba będzie ją pilnować, żeby za wysoko nie poszła. I ją cały czas przycinać po prostu, no i tak do wysokości panela by sobie mogła rosnąć, ale wyżej nie mogę jej dać rosnąć, bo by mi po prostu robiła tutaj cień na to i by było nieciekawie. Dobrze, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Taki kolejne projekty, które tutaj w ogrodzie już się podziały, które już są zrobione i takie to oto rezultaty tego. Wygląda to tak fajnie, troszeczkę inaczej. Inny klimacik. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Pa.